Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Krzywy Śląsok. Jest dzisiaj ze mną jak zawsze Maniek. Mocno! I witamy was ponownie na naszym wspólnym sezonie z Reali Wsi. Ty o wspólnym sezonie nic nie gadaj, bo żeś mnie zdradził i ja to pamiętam, kurde. Żeś dobra, ciemno, ja pari tam koniu. Stronę dupy przeszedłem. Mieliśmy długo nie gadać, mieliśmy jechać. No to ja jadę, ja maluchem jadę. A po co jechać, to czemu ten traktor trykoce? No bo on się grzeje. Aha. A propos jechania... Otwórz wrota. No to odpala tak... kaszlaka. O, kaszlak się odpoli. Tu odpalaj, no. Otwieraj. Otworzyłeś? Ja. Czekaj, wsiąda. O. Wyjeżdżam, chodź tu. No i opatrz, jak ty wyjeżdżasz. No i mów co tego, co my dzisiaj kupujemy. I kupujemy dzisiaj bardzo fajną rzecz. Jest to... Stój ty, bramę. Panie, bramę otwórz. Jest to przyciepka, którą będziemy mogli karmić kury. Jedziemy. Widzicie, taka burżuazja. No, żeśmy doszli do wniosku, że trzeba poszukać gdzieś jakieś... Chcieliśmy taczkę, ale taczki nie ma. Pamiętam, że do 13 była taczka. Nie ma taczki do 15, więc kupiliśmy przyczepę, taką samochodową, do maluszka. Z Mercedesa. Z Mercedesa, no co, no ja bym nie kupił. No, no i po prostu jak jest taka możliwość, no to dlaczego nie? I będziemy napełniać korytko naszej... No bo nie ma czym innym po prostu, nie ma jak tego napełnić inaczej. Dobra, czekaj, teraz mistrz będzie parkowania. O, masz. Tak jak ten Pat i Matt widzi, no sąsiedzi, no, co do tego garażu ja chcieli wjechać. Ja taki płotnik do Bentleya dostanę, teraz tylko z Poloneza robi. Dobra, cofaj, co, podłączaj pan przyczepkę. Wysiadaj pan. Samo się podłączę. O, poszło, dobra, jadymy. Dobra. Ale fajne chłopaki, ma ty chromowane, ale żeś wypolerował. Widzisz. Tylko ty perły, o kurde, ale żeś zrypał. Puczuj berło. Puczuj berło. Ty, wskazówka mi skacze, jadę 60, jadę 100 na raz, nie? O, Travolta, panie stukal! Ty, hamuj, Andrzej. Eno, ty, ale dobre hamulce, ceramiczne! No. Właśnie się rozpadły. Ty! Panie! No bo laga się świeci, dobra. A, laga się świeci. To ty tu ogarniaj, a ja już jadę. Tak. Ja wam pokażę jak się no to tutaj... No to tu wiedziesz. Wszystko ten. Odbywa. Pszeniczkę, a ja jajka zbiorę, sobie co? Inno... Ale to posiadę. I tak na moje konto chyba idzie, nie wiem jak. A zobaczymy, czekaj. Ja sprawdzę, ile jest jajc. To ty tam rób, nie? Jaja w plecaku mam 7, dobra. To czekaj, no. Ole, ty, ole są fajne te kupaki. Ty, patrz! Otworek, patrz, drzwiczki się otwierają. Gdzie? Z tyłu? W maluchu. A, no to nie rób tak, no. Ty, o, 8, bo... dobra, to ja zbiorę jajka. Aha, no to idź. To ja tu pozbieram, a ty szybko to ogarnij, bo my mamy zupełnie inny cel dzisiejszego odcinka. Ty, a może do dwóch tych koryt nasypać, a nie, ty bizon. Ale potem bizon nie będzie stał, bo ja już go zabieram. Na razie muszę jajca pozbierać. Panie, żeś wyjechał. Dobra, chyba wszystkie jajka. A sprawdzę. Czemu mi pokazuje czas cały czas jaja 9? Przecież ja nie mam 9 jaj, tylko 2. Kurde, rozpocznij napełnianie było. No to no, rozpoczynaj. Panie, pan żeś jest pipa, a nie operator, kurde, wózka widłowego. I pan nie umiesz. Ile te jajka sprzedać, nie? Gdzie tu się sprzedaje? Pszenica, start. O, gdzie tu się jest? 50%. Nie, naprzeciwko z tego. A, to już wiem. Poszła forsa? Ja, 343. Za jajka! Ile żeś jajek zebrał? No, 19 było może? O, tu się opłaca taki interes, zaraz nam się przyczepka zwróci. Ale żeś za dużo nas było na tą przyczepkę, bo tam wejdzie nie wiem ile, ale co pan do... Ej, no bizona miałem zabrać. Dobra, rób tu co chcesz. No ja dobra, to wyjeżdżaj nim. Dobra, idź tam już, rób co chcesz. Albo dobra, ja wezmę go. No bier go, kurde. Jaka, bo to jest odpalanie, od dawno odpalane, nie wiem, muszę świecę podgrzać. Uwaga. 3, 2, 1, start. Ło, za pierwszym razem. Jest. Gdzie tu przygazówka jest? Przetam prędkości. Nie ma przygazówki. Na szóstce chyba. Na tej po prawej. Dobra, panie, wypierdzielaj pan. Dobra, już jadę. Bo pan zatrzymujesz ruch. A które pole będziemy kosić? A wszystkie. No to nie wiem, które zaczynamy, łopanie. A brama otwarta jest, nie? Bo ja mam zamkniętą. Ja.
Dobra, to ja jadę już kosić, a potem się zamienimy jedynie albo coś. Wysypało się. To do tego drugiego koryta chyba też nasypie, chyba że się nie będzie dać. Nie będzie chyba, że się... Kurwa, no zobaczymy. Chyba, no. Że nie będzie dało się nasypać. Wiesz co? Dobra, to ja ci zostawię tutaj i tu już zaczniesz sobie tutaj kosić, a ja przygotuję sprzęt. Do tego drugiego koryta nie da się pszenicy. Coś innego. Pisze, że pszenica tego się tutaj nie przyjmuje. Ale wydajność 100% mamy, no to zostaw tą przyczepkę już, niech zostanie to ziarno, przyda się na następny raz. Ale jaką przyczepkę teraz postawić? Nie wiem. Ty idź tam, już zaczynaj, hopie, bo nie zdążymy. Nie, no ty zaczynaj, ja tu już ci podstawiam przyczepę. Dobra, to ja na razie tu zostawię malucha. Potem się to, o kurde, wszystko poogarnio. A ty już zaczynaj tam kosić. O Boże! Boże! Ciebie, ruszyła machina. Koła poszły. Ja ci muszę przyczepę podstawić. Teraz mamy dużego Ursusa. To chłopie pociągnie dużą przyczepę. No. Tam burty do góry daj. A wysoko, jak najwyższe, pan. Wszystkie pola na tym. Dobra, no, o panie, no co pan tutaj? Stójcie. Co? O, czekaj, dobra. Change body work. No. A to ma wysoko. Ej, jedziemy, no. Ty, gdzie by tu przyjechać do ciebie? Pojadę z drugą, od dupy strony pojadę. Cieszę się, że od dupy strony będę jechał? Zawsze. A ty lubisz od dupy strony. Tak. Tak jak ty. Ty Andrzej, bo ja nie wiem jak te pole tutaj sklepić. Normalnie. Ja ci tu postawię przyczepę. Czekaj. No ale chyba na serio nie wiem jak tutaj zacząć. Może źle podjechałem. Dobra, tutaj zostawię przyczepę i niech się stoi. Dobra. Leci na żywo. Dobra, czekaj, bo tu nic nie pootwierane w tym ciągniku. Tu się zapocić można. No, 30 stopni na kusze. Serio? Od pytu jesteś. 9,5, no. Jakżeś to tu puje opoka to. No bo inaczej się nie da. No dobrze, no mistrzysz się. Bo takie... O, cześć, jestem z tobą. Ale ładnie kosisz. Ja cię nie widzę. A że wlaga ci. Chopi, mi się film przesyła, żeś mi kurde dzisiaj strollował. Ja teraz muszę niestety opóźniony film dodać. Opóźniony to ty jesteś w rozwoju. Dobra, spierdzielaj. Ja bez tego wychodzę. Ty w ogóle weź może prasę na przykład, nie? Czy coś no takiego? już bierę, no panie, nie wrączmy się tam. Ale to alarmuje, ty. A grę chociaż ściszyłeś? A Ferrari żeś zatankował. A, nie ściszyłeś gry, ty penisie. Ściszyłem. Zawsze ale rób tak, żebym ja z tą prasą mógł przejechać, ty, a nie. No dobra, ale Andrzej, ja nie wiem jak tutaj mam jechać. Mamy tak dziwnie pole jakieś ukształtowane. Kształtowane to ty, dziwnie to ty jesteś. Ciebie też jak lepili, to się modlili, no żeby cokolwiek z tego wyszło. Wyszło takie cokolwiek właśnie. Tak. A nie? To okej, przyjdziesz posmalec. Przyjdziesz posmalec. Hmm? A ty po węgiel. Ja wąglem się nie ogrzewam, ja ci już mówił, że... No kuźwa, rozłóż tą tylną klapę, bo mi się wydaje, że to ode mnie z bizona, o to od ciebie z prasy. A, ten ma zaś problem z tą prasą. Nie ma, bo jeszcze jej nie uruchomiłem. Kajrzesz jest, czekaj. Na polu. Jedrzesz, co ty tu robisz? Ale jedrzesz tak, żebym ja tą prasą mógł. Stój, że stąd tu nie jedź. No dasz radę, hopie. Co ty nie dasz rady? I teraz masz... I teraz to, co żeś tu zostawił koło ciągnika, to masz to ładnie zrobić, bo ja tu będę z prasą jechać. Musisz się cofnąć. Dobra, stój. Tak jak ty w rozwoju. Po co ty to... Ale już jadę, a ty już tam po prasę może jeść, co? Ja już prasa jest dawno podstawiona, ty. Ty, no nie ma co tego prasować teraz. A jak widzicie, jeszcze nam tam kukurydza ładnie weszła. I jak sprzedamy teraz to zboże, no to wiadomo, że tam... No. A ja bym pojechał coś sprzedać. Ile masz na tym? 2000 prawie. No dobra, ale ile procent? 60%. A? Fajniej się bawię, nie? No ja se w ciągniku poczekam. Tutaj popodziwiam tego penisa na tym... na siebie.
No, kardy. A tu mi to zrobisz? Jak mi zrobisz ten kawałek tutaj, to już będę musiał normalnie robić. A jak jest nienormalnie robić? Tak. Po co ty wyłączasz ten keder? No chłopie, no... Bo mnie denerwuje, no. No to bizona se wymień, jak ci nie pasuje. Dam ci kurde fistule i będziesz worki robił. Zobaczysz, jak to fajnie. Panu wyłączam. No. Nie możesz go podnieść. Nie możesz go nie wiem co zrobić. O, zaraz ci pierwszy. Dobra, cisnę stąd. Ty przyjeżdżaj tu tą prasą, bo potem nie wyrobisz. Dobra, czekaj, rozładujesz się zaraz, nie? Ile masz? 75. O, to już podjeżdżam do ciebie, ja podjadę do ciebie. No nie, czekaj pan, żebyś pan się nie napełnił. Już jadę, poczekaj, bo tu chciałem laczka spalić, ale mi się nie udało. Najwiele rzeczy w twoim życiu. Dobra, o. Stój, rzesz, nie ruszaj się. Nie ruchuj się. O, ale wytrwały. No to przyczepą dotykam się. Rura przeszła przez przyczepę. A ty, ale na pewno się coś, 4% dopiero, nie? Powolne wysypywanie. O, teraz już widać, że coś... Znowu ten odcinek będziemy tego, znowu też niwa będą przez 3 odcinki. No trudno, no. No takie są realnie wsi. Jak se kupimy drugi bizon, to będziemy... Nie będziemy kupować drugiego bizona, bo jeden wystarczy. Dobra, 30% mam, 25%. Dobra, nie podniecę się. O, koniec. Nie, żeś o. Odjechał. Nie, czekaj, stój się. 21% jeszcze mam. Stój, żeś, nie ruszaj się. Już, spokojnie. A co to jest? To jest jęczmień, tak? O, to panie, ale będzie, ale musimy trochę dla kur zostawić tego, nie? A, bo przynicę. Stary, dla kur to można 10% chyba z przyczepy bierze na ten. A, to wystarcza na ileś tam dni, to spoko. To wszystko sprzedamy i będziemy mieć hajs. A hajs, sieć karna. A hajs, no już wydałeś kurde wszystko. No, nic nowego w czasie. To cicho, rozkładamy klasę. Czemu ty Ursusa żeś zostawił na chodzie? No bo żeby się grzał. Mhm. Ciekawe jak to zabuli za paliwo. Z malucha nie będziemy spuszczać, bo tam jest na 20 litrów. Bo maluch jest na benzynę. Ty. No właśnie. Susie. Ale ty jesteś... Może przerobiony na gaz. Gaz... Usus na gaz, tak. To ci się udało, wie? Mówię maluch na gaz, debil. Ale no jakbyśmy mieli przelać. Rozłóż prasę, czekaj. Najpierw opuść było, a potem rozłóż, tak? Maniek się denerwuje. Uwaga, nie denerwuje się, czekaj. Jeszcze nie. Czekaj, złóż prasę, dobra. I teraz wsiadam. I nie działa. A tylko nie będziesz kurwa. Działać, to ci z dupy jeszcze średnie. Siemaniek uruchamia. Niepotrzebnie się uruchomił jak ten bizon. No nie działa we mnie! Dlaczego mi to robi? Gdzie ty jesteś? No tam. Pomóc ci? Ja sobie czekaj, ja tu się pobawię. No już ci kiedyś godał jak się to obrzydliwi. No jak no, opuść popiera. Musiałbym no to i... zobaczyć, bo nie pamiętam już sam. Opuściłem na maksa. Jezu, jak ten Ursus się powoli rozpędza. No nie zbiera. Co, pomóż ci? Nie. No. Na rozdaj z koniec odcinka, a ty nawet kostki nie zbierasz. Ja nie rozumiem tej klasy. Ona mnie tak wkurza, że to jest, ja nie wiem, to ludzkie pojęcie przychodzi. O, rozłóż to, bo ja nie muszę raz. Dobra. Wracam do akcji. Jak ty to rozkładasz, że ja rozłożyłem wszystko tak jak trzeba, ona nie działa? C. No opie na C, podchodzisz, rozłóż prasę i no już... No rozłożyłem ją! I jedź teraz. Dobra. Nie działa. Czekaj, stój. O, no stój. Podnieś podbierak. Jak ona jest rozłożona, ona jest złożona, ona i tak nie działa, nie? Teraz jest złożona. No ja tak samo zrobiłem.
co, mam jechać? No, spróbuj. No i co? Dobra. Najpierw, jak musisz mieć i podniesiony ten podbierak do samej góry i złożoną. Najpierw opuszczasz podbierak, a potem rozkładasz. No, no i to tak samo zrobiłem. No to nie wiem, co się tam będzie. Czekaj, bo mi tu za szybko, za tyle. Jedź tam, bo ja cię zaraz zmina. Cię jeszcze zmuca tym traktem. Czekaj, bo tam bagaż odpuścił. O. Panie! Aha, widzisz? Mistrz, kurde, mistrz kierownicy. Ale ty, gdzieś wysrał te kostki tak ślepo. Czekaj, bo ja tu za szybko jadę. A że tempomata ustawił, a to szaleje. Tak 7 na godzinę jechać to jest maksimum. Ty, nie skończymy tego pola dzisiaj. No nie, zaraz jest a jeszcze 3 zostało. Ej, no to grubo, nie? Bo żeśmy się tymi kurami zajęli. Wyszła lipa, nie? Lipto, majster. Lipton, to ty jesteś. Aż mi pocisk nie wyszedł, nie? O, masz ty. Jednak lepszą opcją do pasy jest 60, 30, gdy szybciej się rozpędza. A to się wlecze. Nie wiem, czy mu na razie tak po mało rozpędza. Może to tak jest. Też nie wiem. Z wielka nie wiadomo, a mógł być X. 55% jakbyś się chciało. Ale jeszcze sobie tam pracę. Dobrze. Nagrywamy kolejny odcinek, a ja wrzucam. Ale a ty jesteś hardko. Ty jesteś. Żeśmy w jajo zrobili się. Ja ci tego nie nerwuję. Chłopie, jeszcze w przyszłym odcinku nie skończymy tych pół chyba. No na pewno. O ja. Chcielibyśmy robić ze 2 po 30, to wtedy byśmy może ogarnęli. Nie, no tak długie to nie. Na co to komu? A komu to potrzebne? Jakoś mi się 30 lepiej jeździło z pracą. Ty swoich tutaj umiejętności polegowania nie pokazuj, bo tobie jednak chyba najlepiej z tego wszystkiego wychodzi pasterka. To wiesz o co chodzi, jeśli no to nie. Wiadomo no. Wiesz jakie rzeczy na pasterce się dzieją. Mhm. Oho, to co tam się dzieje? Idziesz i śpiewasz i idziesz do domu. Jeszcze zmarniesz. No powiedziałem całą historię pasterki, więc. No wiadomo. Chyba każdy tak mówi. Idziesz na pasterkę, mama dzwoni. Krzysiek! Do domu! Mamo, jeszcze trochę nam zostało. Czemu te belki tak stoją na sztorce, jakby kurde, jakby tego... No dobrze właśnie, jak się tak stoją. Jak to się nazywa? Jakby po brawaranie. Wszystko w plenie powita steroniu. No. Nie wiem, kto te reklamy wymyśla, ale ktoś jest kurde pionerem głupoty. Ty, weź mi tu podejść tym. No, już jesteś full? 85. O tu już czekaj, bo ja tu muszę jeszcze pracować. Tak ogólnie to zarobię ten kończyć. To jest stukoć. Żeśmy dzisiaj dużo zrobili. Nie, no. Zrobiliśmy dużo, bo ogarnęliśmy te kurczaki, nie? Te kury, nie? Że możemy je karmić. To jest duży plus dzisiaj. Ja już do ciebie pędzę. Gdzie ty jesteś?
Słodo. Tak jakby na koniec tego paska, który teraz robię, wrócić. Już jadę. To, dupa. No gdzie ty przez Boże, cofaj się. Czekaj. Zajedź mi tutaj. Bo coś się stanęło. Aha. No pełny jesteś. Nie, jeszcze 5%. To co ty odwalasz? Pracownika włączyłeś? No, nie chcąc. O Boże, teraz krzywo pewnie zrobisz to. O, ale żeś zrobił, no prawie, prawie. Dobra, czekaj, stój się. Dobra, sypiemy. Od razu sprzedajemy, panie. To musi być... O, ale teraz pozackę tego, może zrobić sobie miniaturę. To zrób, bo ja będę miał FPS-y. A to czekaj, to muszę ładnie wszystko ustawić. To co, kończymy? No ja, kończymy. Dobra, to nie ruszuj się. Także żegnaj się z widzami. No, także w tym odcinku były żniwa, odkryliśmy korytko dla kurek, także... My już to dawno odkryliśmy, ale no. W następnym odcinku będziemy kontynuować żniwa, tym razem na kanale u Mańka, na który was bardzo serdecznie zapraszam. Ależ oczywiście zapraszamy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. No i co, i widzimy się w następnym odcinku, także trzymajcie się cieplutko i na razie, cześć. Cześć.